Rekordzistka Polski seniorek, rekordzistka Europy juniorek. Wynik 7-13. Z tym wynikiem rozpoczęła ten sezon Ewa Swoboda. No i zobaczymy, jak dzisiaj. Obok niej Anna Kiełba-Sińska. 7-31 dwa lata temu, 7-40 w tym sezonie. Na szóstym Cleo Van Buren, Amerykanka, 7-20 rekord życiowy, 7-46. I Rachel Johncock, reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. 7-24 tak. W ubiegłym roku, ale w tym roku tak szybko Brytyjka nie biega. I słabiutki start miała w tym półfinale Lina Grinickaitė, reprezentantka Litwy, 7-26. Też dobry wynik życiowy, no nie tak dobry jak Ewy. 7:44 w tym roku na świecie to oczywiście Daphne Skippers z Karlsruhe 7:07, tam też Barbara Pierre ze Stanów Zjednoczonych 7:09, Dina Asher-Smith 7:11, a szósta na świecie jest w tej chwili Ewa Swoboda z rekordem polskim 7:13, tym uzyskanym 30 stycznia. No i teraz luz, Swoboda do mety, Polka na torze czwartym. Na torze czwartym. Ważny jest ten start i to przejście od tego niskiego wyjścia do samego biegu, więc to będziemy obserwować swobodnie. Ruszyła od razu. Katapulty, fenomenalnie ma prędkość. Marika Powolić też dobrze, ale na dystansie traci. Wygrywa z dużą przewagą. 7! Ale ile? 0,8! 0,8! Zamiast 80 to 0,8! No. To jest drugi wynik na świecie w tej chwili. 7,09 była Barbara Pierre, 7,08 Ewa. Mówi 7,07! Czyli wyrównany wynik na świecie. Fenomenalnie. Daphne Skippers, no rewelacja. Mówiliśmy to, Przemek. Ten pierwszy bieg, bardzo szybki, 7,16, przetarcie, oczywiście wyższy poziom i musiało tak się skończyć, 7,07. No, wyrównany, no. Najlepszy wynik w sprincie, no bo przyzwyczailiśmy się, że mamy dobrych miotaczy, że coś nam wychodzi w skokach, czasami na długich dystansach, ale w sprincie od czasu, kiedy Janusz Szydłowski, menedżer, tutaj gotów uściskać, czy trenerka Joanna też gdzieś jest w pobliżu, wierzymy. Iwona Krupa, tak, jest tam w pobliżu, ale mała oszalała po prostu, no 7,07, tego się nie spodziewa. Daphne Skippers to jest mistrzyni świata na 200, wicemistrzyni na 100. A ta mała jeszcze nie ma żadnego wielkiego tytułu, a już jest jedną, no znaczy równorzędną partnerką dla... No i pamiętajmy, że to jest halowy rekord świata juniorek. 7-7 pod dachem. Żadna dziewczyna mająca 19 lat. Ewa Swoboda urodziła się o 16 stycznia, więc skończyła